Abyśmy dźwigając własny krzyż, pamiętali o tym, że każdy człowiek nosi na sobie godność człowieka. Gdy 29 listopada 1952 roku, o godzinie 18, prymas Wyszyński przyjechał do Szczecina. Usłyszał z ust witających księży, że został obdarzony przez Ojca Świętego Piusa XII godnością kardynalską, co ogłosiło właśnie radio. Ksiądz Prymas wiadomość przyjął z rezerwą, mówiąc cierpko, że radio podaje wiele nieprawdziwych wiadomości, i udał się na spotkanie z młodzieżą. Następnego dnia przybył do Prymasa Wyszyńskiego ksiądz Hieronim Goździewicz, osobisty sekretarz z depeszą od monsignor Giovanni Montiniego. Donoszącą że Ojciec Święty na tajnym konsystorzu w dniu 12 stycznia 1953 roku wprowadzi księdza prymasa do grona Kolegium kardynalskiego. Prymas tysiąclecia zanotował w swoim dzienniku omnia soli Deo. Uderza mnie to, że chyba stosowniejszej pory na tą wiadomość nie było. Właśnie tu w Szczecinie, w tempie ruchliwej pracy, przed sumą podaje wiernym wiadomość o mej nominacji. Wygłaszam kazanie. Poprzedzam je podziękom za życzenie. Wdzięczność moją zwracam ku Ojcu Niebieskiemu, ku Chrystusowi, ku Kościołowi, ku Ojczyźnie mej katolickiej i ku rodzicom. Podkreślam fakt radosny, że właśnie ze Szczecina wysyłam depeszę dziękczynną do Ojca Świętego. Z tego Szczecina, o którym obok Wrocławia, Opola, Gorzowa i Olsztyna tyle mówiłem Ojcu Świętemu. Papież zna mój sposób myślenia i rozumowania w sprawie ziem zachodnich. Jeżeli więc dziś obdarza mnie purpurą, to widzę w tym aprobatem dla tych myśli. Po sumie prymas Wyszyński wysłał do Monsignor Montiniego depeszę. Tego samego dnia podczas konferencji dla studentów na temat katolicyzmu w wieku XX mówił Dziś każdy, kto myśli, że człowiek może być oszukany, że oficjalną prawdę przyjąć może z nakazu, myli się. Prawda jest potrzebna człowiekowi. Dlatego umysł ludzki, zabazowany na naturze ludzkiej, jest pierwszym, który się buntuje przeciwko nieprawdzie, kłamstwu, choć jest rzeczą materialną. Wieczorem prymacy tysiąclecia zanotował. Dziś przemawiam 11 razy. Raduję się, że Bóg dał pracowity dzień i pozwolił nim uczcić pierwszy dzień kardynalski. Reżimowa prasa, Trybuna i Życie Warszawy w napasliwych artykułach z okazji nominacji kardynalskiej Zarzuciła kłamliwie, że prymas nie ustabilizował sytuacji kościelnej na ziemiach zachodnich. Następnie władze odmówiły paszportu, uniemożliwiając prymasowi Wyszyńskiemu udział w konsystorzu, na którym miał odebrać kapelusz kardynalski. Wicemarszałek Sejmu Franciszek Mazur, w rozmowie z prymasem Wyszyńskim uzasadnił decyzję władz rzekomo antypolską polityką Piusa XII oraz tym, że kapelusz kardynalski jest potrzebny prymasowi Polski. Do zwiększenia jego siły w walce z rządem. Prymas Wyszyński odpowiedział rozmówcy, że nie bierze odpowiedzialności za reperkusje tej sprawy w prasie światowej, a odpierając zarzuty, że nic nie zrobił dla ziem zachodnich oświadczył. Zjeździłem tam niemal wszystkie większe miasta przemawiałem setki razy. Tego nie zrobił żaden z członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. 12 stycznia 1953 roku. Ojciec Święty Pius XII w Balżulice św. Piotra podczas nadawania godności kardynalskiej 24 arcybiskupom powiedział Przed kilku dniami czcigodny nasz brat, Stefan kardynał Wyszyński, arcybiskup Gniezna i Warszawy powiadomił nas krótką depeszą, że nie może przybyć do tego ukochanego miasta, chociaż tego gorąco pragnął. Powody nieprzybycia jego dotąd nie są nam znane. Pomimo to jest rzeczą całkowicie pewną i pragniemy, by wszyscy o tym wiedzieli, że gdy zdecydowaliśmy się podnieść arcybiskupa Wyszyńskiego do godności kardynalskiej, uczyniliśmy to nie tylko dlatego, by dać pełniem uznanie arcybiskupowi, tak bardzo zasłużonemu dla Kościoła, ale również dlatego, by dać tak wysokie uznanie i świadectwo naszej gorącej i zawsze żywej ojcowskiej miłości do najszlachetniejszego narodu polskiego – który na kartach historii chrześcijaństwa wypisał nawet w trudnych i burzliwych czasach rozdział jaśniejącej chwały. W tym samym czasie w Warszawie, w Pałacu Arcybiskupim przy ulicy Miodowej, prymas Wyszyński przyjął homagium, najpierw od prezbiteriatu stolicy artycezji, potem na tajnym konsystorze od arcybiskupów, biskupów, kapituły gnieźnieńskiej i warszawskiej, duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego. Nominacja kardynalska była dla prymasa Wyszyńskiego potwierdzeniem słuszności jego linii kierowania polskim kościołem w trudnych czasach szalejącego stalinizmu. Konsekwentna postawa obrony podstawowych praw kościoła i narodu sprawiła, że we wrześniu 1953 roku został aresztowany i uwięziony do października 1956 roku. Insygnia kardynalskie prymas Wyszyński odebrał z rąk świętego Dopiero 18 maja 1957 roku. Po krótkiej ceremonii Pius XII zwrócił się do prymasa Wyszyńskiego. Każdemu kardynałowi to mówię, tak zalecam. Tobie mój bracie raczej powinienem powiedzieć. Ten kapelusz kardynalski należy ci się jako nagroda za to, że aż do męczeństwa zastawiłeś się za wiarę, za Chrystusa i za Kościół.